Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przez pryzmat wiedzy. Witamy Was bardzo serdecznie dzisiejszego czwartkowego wieczoru. Moimi gośćmi dzisiaj są studenci AGH, którzy są w organizacji Kosmodrill, o której dzisiaj porozmawiamy. Organizacja Kosmodrill zajmuje się górnictwem kosmicznym, czyli tematem pewnie dla większości z Was dość odległym, stąd właśnie tutaj chłopaki postarają się Wam ten temat przybliżyć. A więc moimi gośćmi są... Rafał Balicki, przewodniczący Kosmodrilla. Adam Janiak. Wojciech Czerniak. Kiedy powstała ta organizacja? Kto w ogóle ją założył? Skąd ten pomysł cały? No to koło powstało w 2019 roku. Pomysł na założenie koła wywiązał się tak naprawdę z tego, że od 2011 roku na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej są realizowane projekty kosmiczne i profesorowie, doktorzy, którzy analizowali ten trend górnictwa kosmicznego, który jest rozwijany na świecie, stwierdzili w pewnym momencie, że będzie to dobra inwestycja dla studentów, którzy chcieliby się kształcić w tym kierunku. I koło, tak jak wspomniałem, powstało w 2019 roku jako pomysł dla nowego kierunku dla wydziału. I koło działało tak naprawdę od 3 lat. Niestety przez okres pandemii miało zawieszoną działalność, ale od listopada 2021 roku wróciliśmy do działania i koło działa do teraz. No właśnie, wydaje się, że kosmos jest teraz takim tematem, który jest na topie. Już tutaj pomijając osoby, choćby nawet Elona Muska, który też swoją osobowością z pewnością przybliża ludzi w te strony. Też zawsze kosmos interesował wiele osób, no bo jednak jest to taka po części tajemniczość. Tak naprawdę my jesteśmy tylko kropką na wielkiej tablicy i nie wiemy, co jest w kosmosie. Stąd też chciałem się zapytać, czy generalnie rozwija Wam się ta organizacja, ile osób mniej więcej ona zrzesza, czy jest ona popularna wśród studentów? Tak, można powiedzieć, że jest dość popularna. Staramy się rekrutować nie tylko członków naszego wydziału, lecz również innych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Na ten moment w naszej organizacji, w naszym kole działa około 20 studentów. Staramy się też, by była możliwość dołączenia do tego koła spoza, że tak powiem, Akademii Górniczo-Hutniczej, tak? Czyli na przykład ludzie z liceum, technikum. To jest nasz też jakiś pomniejszy cel, który do którego dążymy też. No właśnie, bo też w sumie nie każdy musi iść na Akademię Górniczo-Hutniczą, ale mogą się te osoby interesować kosmosem i mogą chcieć się po prostu zaangażować w ten projekt. Tak, uważamy, że taka opcja byłaby dobra i korzystna dla wszystkich, ponieważ, tak jak wspomniałeś, nie każdy chce iść na studia, nie każdy ma taką możliwość, niektórzy muszą wybrać inną ścieżkę w swoim życiu, ale staramy się dawać możliwość każdej osobie, która jest właśnie zainteresowana tą tematyką, ponieważ uważamy, że jest to dobra ścieżka rozwoju oraz ciekawy kawałek chleba. Powoli kosmos się staje sferą, z tego co kiedyś czytałem przynajmniej na ten temat książkę, prywaciarzy właśnie, że coraz więcej no, prywatnych miliarderów, których interesuje ta strefa, oni po prostu inwestują swoje pieniądze i wręcz po prostu wyprzedzają państwa. No tak, na przykład tutaj, jak już wcześniej wspomniałeś o Elonie Musku, jego teraz szczytowy jakby pomysł, cel, projekt, to jest opracowanie statku Spaceship. I to jest statek, który ma służyć do... To jest uniwersalny, ma być statek kosmiczny. Ma wysłać człowieka na Marsa, ale również też ma pomóc w programie Artemis, który tak naprawdę jest teraźniejszym, aktualnym programem wysłania ludzi na Księżyc. I to jest potężna rakieta i też bardziej tania, bo na przykład NASA ma teraz swoją rakietę nośną, flagową rakietę nośną SLS. I ona za jeden lot kosztuje $2 biliony. Zaś Spaceship, on jeszcze nie startował, jeszcze to nie jest jakby udowodnione praktycznie, ale przewidywania wskazują, że lot na niską orbitę okołoziemską ma kosztować, czy nawet nie, na Księżyc ma kosztować $2 miliony. Więc tutaj mamy o jeden rząd tak naprawdę różnicy. I to jest wpływ właśnie przemysłu prywatnego, bo
człowiek już dawno był na Księżycu, już w latach, pod koniec lat 60. przecież było Apollo 11. Różnica między Apollo 11 a właśnie Space i z tym, co planuje zrobić SpaceX i z tym, co się teraz dzieje w przestrzeni kosmicznej, jest taka, że Apollo 11 miał ogromne środki finansowe na swój do swojego jakby dostęp do ogromnych środków finansowych. I oni się nie musieli za bardzo tym przejmować, bo była wtedy zimna wojna. To nie było tylko, nie chodziło tylko o postęp naukowy, chodziło też o to, żeby pokazać, że Amerykanie chcieli pokazać ZSRR, że oni jednak prowadzą. I to prestiż. Była też prestiż, tak, to chodziło o prestiż. Teraz mniejsza z tym prestiżem, raczej nie chodzi o ten prestiż, bo jakby te projekty nie dostają takich, aż takich ogromnych środków finansowych, ale też to dało jakby pole do manewru właśnie prywatnym firmom, bo gdzie NASA właśnie, jak już powiedziałem, SLS kosztuje 2 biliony dolarów, nie biliony, przepraszam, miliardy dolarów, start i wyniesienie ładunku na orbitę, to właśnie ten SpaceX, czy nawet Falcon X, to oni wymyślili właśnie metodę na sprowadzenie rakiety nośnej z powrotem na Ziemię. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby zaoszczędzić pieniądze. NASA, to nie jest ich priorytet. Zaś SpaceX to już jest firma prywatna. Dla nich to jest priorytet, żeby zarobić pieniądze i żeby jak najmniej wydać. I to jest też jakby nowe w przestrzeni kosmicznej. Tego jeszcze nigdy nie było. Chciałbym w takim wypadku, żebyśmy trochę uświadomili bardziej naszych słuchaczy, to zadam wam najprostsze w sumie pytanie. Co to jest w takim wypadku górnictwo kosmiczne? Górnictwo kosmiczne to jest tak naprawdę nic innego jak eksploatacja w przestrzeni kosmicznej, czy to na księżycach, czy to na innych planetach, czy nawet na asteroidach. Oczywiście nie myślimy na razie o asteroidach, ponieważ asteroidy są o wiele trudniejszymi obiektami do eksploatacji, ponieważ nie mają praktycznej grawitacji. Jedno złe, nazwijmy to dokowanie na takiej asteroidzie, urządzenie może się odbić w przestrzeń kosmiczną i jest praktycznie nie do odratowania. Dlatego najbliższymi celami ludzkości, jeśli chodzi o eksploatację na innych ciałach niebieskich niż Ziemia, to Księżyc i oczywiście Mars. Chciałbym w takim wypadku zapytać się, to co możemy znaleźć w tym kosmosie? Jakie surowce, które mogą się nam sprzedać? W sensie tak, ja wcześniej wspomniałem już o programie Artemis i teraz to się wiąże z tym tematem, bo program Artemis ma ponownie umieścić człowieka na Księżycu, ale to jest jego jakby najbardziej taka głośny cel, ale jego poboczny też cel i bardzo ważny jest, żeby zbudować na Księżycu infrastrukturę, która by pozwoliła na to, żeby wydobywać wodę, która znajduje się na Księżycu. No, na początku to trzeba zbadać, gdzie ona, ta woda jest, bo nasze satelity, które wysłaliśmy na orbitę księżycową, pokazały nam, że znajduje się tam woda i teraz tylko trzeba zobaczyć, czy ona jest tylko na powierzchni, czy też może głębiej. Do tego jest potrzebny człowiek, tak? I po to tam też ludzie lecą, żeby to dokładniej zbadać, ale jeżeli się okaże, że jest tam ta woda i że jest stosunkowo dużej ilości, to oznacza, że tak naprawdę Księżyc wtedy stanie się stacją przystankową, przelotową dla wszelkich innych lotów głęboko kosmicznych, które mają za zadanie polecieć dalej niż poza wpływ grawitacyjny Ziemi. Ponieważ gdy możemy polecieć, tak naprawdę najwięcej paliwa zużywamy przy wydostaniu się z atmosfery ziemskiej. Tak? Wtedy musimy pokonać bardzo dużą grawitację, ale też musimy pokonać te wszystkie opory powietrza, które przez atmosferę też działają na rakietę. Dlatego zużywamy dużo paliwa. Księżyc nam umożliwi wytwarzanie tego paliwa w kosmosie, gdzie na Księżycu nie ma tej atmosfery aż tak gęstej jak na Ziemi i nie ma aż takiego dużego pola grawitacyjnego, to nam pozwoli ogromnie zwiększyć zasięg naszych możliwości. Tak, bo pytałeś jeszcze właśnie o to, co możemy spotkać w kosmosie. No to przede wszystkim woda. Woda występuje w kosmosie tak naprawdę wszędzie. Kiedyś nawet czytałem takie badania, które wskazywałyby na to, że nawet w pobliżu takich struktur we wszechświecie, jak kwazary, nawet tam znajduje się woda.
woda jest praktycznie wszędzie, ale jeśli mówimy tutaj na przykład o Księżycu, to Adam właśnie bada ilmenit, czyli tlenek żelaza i tytanu, który znajduje się również na Księżycu, więc możemy już powiedzieć, że żelazo i tytan na pewno tam jest, tlen również. Jeśli mówimy na przykład o Marsie, to możemy znaleźć nikiel, tlenki żelaza, kobalt. Jeśli mówimy o asteroidach, to w pasie między Marsem a Jowiszem jest taki pas asteroid i jest ogromny tak naprawdę, lecz tylko 8-9% tego, co się tam znajduje, jest eksploatowalne, jest warte eksploatacji. I znajdują się tam dwie takie największe asteroidy. Jedna z nich się nazywa Hebe, druga się nazywa Psyche. I Hebe ma 216 km długości około i zeksploatowanie jej pozwoliłoby na zapewnienie ludzkości żelaza na milion lat. Więc to pokazuje tylko i wyłącznie, że surowce we wszechświecie są po prostu wszędzie. A mówimy tylko i wyłącznie o jakimś takim malutkim wycinku Drogi Mlecznej, bo nie doszliśmy jeszcze nawet za Jowisza. Nie mówiąc o tym, że wiadomo, Droga Mleczna, znaczy przepraszam, nasz Układ Słoneczny jest tylko bardzo, bardzo malutkim wycinkiem Drogi Mlecznej, czyli jednej z podobno 100 miliardów galaktyk. Wymieniłeś surowce, które są każdemu znane, ale też często mogą słuchacze chcieć zadać takie pytanie, czy jest zatem w kosmosie jakiś surowiec, którego nie ma u nas na Ziemi? Coś, czego my po prostu nie znamy i dopiero w przyszłości, kiedy poznamy go bliżej, wtedy będziemy mogli dowiedzieć się o jego właściwościach? Czyli na pewno wiemy, że jeden z takich surowców się nazywa helium-3. Nie występuje ten pierwiastek, izotop, przepraszam, nie występuje ten na Ziemi. Jest możliwe do uzyskania, ale jest to bardzo kosztowne uzyskanie helium-3. Ale helium-3 nam umożliwi tak naprawdę jest idealnym paliwem do termojądrowych reaktorów. Bo na przykład Wielka Brytania bardzo duże środki kładzie na badania właśnie kontrolowanej reakcji termojądrowej. No, to jest czysta energia, tak? Nie musimy się przejmować tak naprawdę jak w reaktorach atomowych. Nie musimy się przejmować odpadami radioaktywnymi. Po prostu fuzja jest czysta. Nie powstaje tam promieniowanie gamma, nie powstaje nam odpady radioaktywne. Problem polega na tym, że właśnie helium-3 nie jest dostępne na Ziemi w dużych ilościach i dlatego musimy poszukać tego w innych lokacjach. I helium-3 dlatego jest super, bo to jest jedno z paliw, które nie generuje promieniowania neutronowego, bo są paliwa na Ziemi, które możemy wykorzystywać do reaktorów termojądrowych, tylko że problem jest z nimi taki, że one produkują promieniowanie neutronowe i ono niszczy ten reaktor od środka. To oczywiste jest, że to nie jest wskazane, więc takie helium-3 po pierwsze jest o wiele bardziej kaloryczne, ale też nie generuje tego promieniowania. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, bo pytałeś na początku o te surowce, których na ten moment nie znamy. Ostatnio czytałem gdzieś artykuł, ale tak tylko mi mignął, o jakimś minerale, który został odkryty przez Chińczyków. Nie wiem do końca, co to jest za minerał, ale wiem, że jest podobno bardzo cenny, ponieważ na Ziemi praktycznie nie występuje, nikt go wcześniej nie znał, więc odpowiedź na pytanie brzmi tak. Pewnie w kosmosie poznamy jeszcze dużo różnych minerałów, które na Ziemi tutaj nie występują, których nie jesteśmy w stanie określić, co to jest. A jeszcze tylko dopowiadając do tego, co powiedział Wojtek, projekt z ilmenitem właśnie zakłada badanie tego, czy Hel-3, czyli izotop helu, akumuluje się w ilmenicie, czyli w skale występującej, znaczy tak naprawdę w tlenku występującym na Księżycu. No też musimy wziąć pod uwagę, że z dekad na dekadę Ziemia będzie coraz bardziej wyeksploatowana, więc jednak może zacząć po prostu, no za naszego życia raczej nie, ale za życia już naszych wnuków może zacząć brakować pewnych surowców, które później możemy znaleźć w kosmosie lub które może się okazać w przyszłości, jeżeli zaczniemy budować już bardziej rozwinięte statki kosmiczne, że po prostu będzie taniej sprowadzić coś z kosmosu niż wydobywać na Ziemi. No ale to oczywiście wszystko zależne od technologii i też chciałem do Was zapytać Was o jedną rzecz, bo no często się mówi, że kosmos to ta melodia przyszłości. No i czy jednak po części tak nie jest? No bo umówmy się, Gwiezdne Wojny, to, że ktoś sobie oglądnie Star Wars, zobaczy te statki, jak podróżują, no to na ten moment umówmy się, to jest trochę fikcja i no nie posiadamy po prostu pewnego napędu, choćby nawet
prędkości światła, która by nas mogła przenieść dosłownie w momencie na inną planetę. Tak, to prawda. Nie mamy na razie napędu, który nam pozwolił, umożliwiłby tak naprawdę podróż międzysystemową, ale jakby istnieje technologia, przynajmniej w teorii, która nam umożliwi, ułatwi podróżowanie po przestrzeni tak naprawdę naszego systemu. Czytałem ostatnio o napędach użytkujących tak naprawdę reakcję jądrową. Nie termojądrową, nie fuzję, ale rozpad atomowy do podgrzewania paliwa, który by potem jakby po tej ekspansji, ponieważ paliwo, które jest podgrzane, dochodzi do ekspansji, podwyższa się ciśnienie i jest wyrzucane za statek. Uzyskujemy w ten sposób ciąg. I za pomocą chemicznych silników, które teraz są najbardziej popularne, uzyskujemy duży ciąg, ale mały impuls, czyli małe prędkości tego paliwa, co tak naprawdę znaczy w skrócie to, że to paliwo nie jest optymalne. To znaczy musimy mieć dużo paliwa, żeby uzyskać jakąś prędkość. Zaś są silniki jonowe, które mają zaś mały ciąg, ale mają ogromne prędkości tego paliwa, które wyrzucamy. Więc teraz jest tak właśnie cały czas jest ten kompromis. Jeżeli mamy jakąś małą satelity, która ma pokonać bardzo duże dystanse, która ma małą masę, to używamy silników jonowych. Jeżeli mamy coś cięższego, to już musimy użyć silników chemicznych i to już nie jest takie opłacalne, bo już naprawdę dużo paliwa trzeba zabrać w tą podróż. Silniki tak naprawdę jądrowe, które właśnie to ciepło z reakcji jądrowej zmieniają na właśnie ciąg, mogą nam umożliwić uzyskanie większych ciągów niż jonowe, ale też z o wiele większą tak naprawdę tym impulsem, co ja wcześniej powiedziałem, czyli tą prędkością tego paliwa, które jest wyrzucane za statek, co nam pozwoli tak naprawdę na eksplorację naszego systemu bez żadnego tak naprawdę problemu. Więc tutaj nas technologia nie zatrzymuje w tym momencie, że nie jesteśmy w stanie eksplorować nasz system. To nie jest prawda. I myślę, że tym akcentem będziemy mogli powoli kończyć naszą audycję, która z pewnością myślę, że przybliżyła Wam temat kosmosu i uświadomiła to, że mimo tego, iż kosmos wydaje się być bardziej taką myślą przyszłościową, gdzieś za 100 lat, może 100 tysięcy lat, to jednak tak nie musi się stać. My możemy sami ten proces zdecydowanie przyspieszać tak, aby nawet jeśli nie nasze pokolenie, to już może następne kilka pokoleń lub po prostu następne pokolenie miało do tej kolonizacji Marsa malutki kroczek bliżej, tak też tutaj mówiąc częściowo żartobliwie. No a więc moimi gośćmi byli Rafał Balicki, Adam Janiak i Czerniak Wojciech. A audycję prowadził Oskar Radłowski. Dziękuję tutaj realizatorom za realizację dzisiejszego programu.